Kiedyś ten dwór nadawał ton całemu kurortowi. Położony na wzgórzu, górową nad okolicą, otoczony był pięknym parkiem, a od strony miejscowości przylegał doń teatr, kluba Ponińskich i całego Choryńca. Teatr ten nie miał stałego zespołu, ale w sezonie zawsze gościł wielu znakomitych artystów. Aniu, zaczynamy. Proszę. Może to już jest na świecie. Trzeba by się przekonać o tym, ale kto pierwszy wyruszy na zwiady? Otóż to, kto pierwszy wydostanie się spod ziemi? Może ty, Sikorku? Ja? Dlaczego? Może lepiej ty, Podziomku. O co to, to nie. Sikorek odważniejszy ode mnie. Dziękuję za uznanie. Biedronek odważniejszy ode mnie. Najlepiej poradźmy się króla. Tak, poradźmy się króla. Królu i panie, na świecie może już wiosna. Trzeba by się przekonać o tym. Kogo zatem wyślesz w tę daleką podróż? Wierni moi poddani, serce rośnie na myśl, że może to już kres długiej i ciężkiej zimy. Niechaj przekona nas o tym uczony kronikarz, koszałek opałek. Mądre królewskie słowo. Czy mnie dobrze słyszał i ja mam iść na zwiady? Tak. Ty, kronikarzu. Ten teatr nasz i te deski istnieją już 150 lat. Dwukrotnie był budynek zburzony, ale dzięki różnym inicjatywom dobrych ludzi, właściwie mieszkańców Choryńca, odbudowany. Pierwszy raz w 1935 roku był odbudowany przez Ponińskich, którzy tutaj mieszkali, a następnie w latach 70. i właściwie ten teatr jest jednym z nielicznych teatrów dworskich istniejących na terenie Polski. Jeden był w Pomarańczarni wybudowany przez Stanisława Augusta i jeszcze dwa czy trzy teatry znajdują się na terenie Polski. Co roku odbywają się tutaj spotkania teatralne. W przyszłym roku będzie już 15. biesiada teatralna. Z przerwą czteroletnią w latach 80. odnowiono, właściwie wrócono do tej idei konfrontacji małych form teatralnych. Przyjeżdżają zespoły z całej Polski, spotykają się tutaj na tej scenie, wymieniają doświadczenia, pokazują to, co potrafią najlepszego. Są to zespoły amatorskie, to jest bardzo ważne. A pomagają im tworzyć ten teatr zawodowcy, bo przyjeżdżają bardzo sławni ludzie. Był tutaj u nas pan Bardini, był pan Jarecki, była pani Osiecka. I też z tych spotkań słynie nasze uzdrowisko Choryniec. Własny uzdrowiskowy teatr, ciekawy zabytkowy pałac, świątynie przypominające o kulturowym pograniczu tej ziemi. Wiele jest atrakcyjnych ciekawostek związanych z Choryńcem i tą jego mniej znaną twarzą, o której dziś mało kto już pamięta.